dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś zapraszam Was na projekt Denko, ponieważ kolejny miesiąc już za nami, kolejne produkty i w tym miesiącu dość sporo produktów, ponieważ dość sporo mi się pokończyło. Mam naprawdę dużo do pokazania, kilka nawet takich bardzo fajnych perełek. Bardzo szybko mi te w ogóle te wszystkie miesiące płyną, tydzień za tygodniem, naprawdę czasami nie mogę się odnaleźć, który dzisiaj jest, bo tak to wszystko szybko leci. Więc jeżeli jesteście zainteresowane filmem, przechodzę za do moich zużytych produktów. Ja tutaj mam w ogóle taką dużą, znaczy dużą, no może ona nie jest duża, ale jak dla mnie naprawdę tych produktów jest dosyć sporo. I będę wybierać losowo, że tak. I pierwszym produktem, który zużyłam, jest to Alterra i to jest szampon do włosów. One są właśnie bez silikonu, można je dostać w Rossmanie, taka pojemność, 250 ml. One kosztują dosyć sporo, bo kosztują około 9 zł. Ostatnio była taka fajna promocja i kosztowały 5, więc było fajnie. A tutaj miałam plus 25%, więc troszeczkę większa pojemność i to jest szampon regenerujący orzech makadamia i figa. I powiem Wam, że tutaj jest napisane, że wzmacnia strukturę włosów i ułatwia ich rozczesywanie. Ja rzeczywiście nie miałam w ogóle problemu z rozczesywaniem włosów. Te włosy fajnie pachniały. Ten szampon ma naprawdę bardzo fajny zapach i jest gęsty. I naprawdę nie trzeba go jakoś tak strasznie dużo, żeby na te włosy całe nałożyć. I naprawdę moje włosy były fajne, przyjemne, delikatne, takie miękkie i ja jak najbardziej do tego szamponu często wracam, aczkolwiek teraz mam inny, bo chciałam jeszcze innego spróbować, ale na pewno są to szampony, do których będę wracać. Kolejną tutaj rzeczą, jak widzę, jest odżywka, olej z awokado i masło karité z Garnier Ultra Du. I ja dużo o niej słyszałam, że naprawdę jest bardzo fajna, że robi fajne rzeczy na włosach. I to jest do włosów suchych i zniszczonych. I ja mam, te końce już takie są dosyć zniszczone, te są skłonne także do przesuszania się. To jest 200 ml, kosztuje około 8 zł, więc naprawdę niedrogo, a starcza mi na około miesiąc. Z takim dość regularnym używaniem tej odżywki i naprawdę, nie dość, że ma zapach przepiękny, utrzymuje się na włosach bardzo długo. Te włosy są naprawdę miękkie po nim, takie fajne, przyjemne dotyku, takie opadające, nie puszą mi się. No, jedna z lepszych odżywek i mam kolejną w łazience, bo tak mi się spodobała i żałuję, że właśnie wcześniej jej nie kupiłam. Kolejnym produktem, to już w ogóle jest produkt, który używam non-stop, bo ja naprawdę bardzo lubię. Jest to mydło w płynie z Isany i to jest mleko i miód i to jest mój ulubiony zapach. Naprawdę są tanie, bo kosztują chyba około 3 zł, a to jest 500 ml, czyli pół litra i mi starcza na dwa takie dozowniki, dopełnienie dozowników. No może za tym drugim razem jest już niepełny, ale naprawdę na długo mi starcza. Zapach jest przepiękny, utrzymuje się fajnie na rękach i ja nie chcę nic więcej od tego mydła, bo jest naprawdę przecudowny i jest moim ulubionym. Tutaj mam, moment, coś mi się przykleiło, mam żel pod prysznic Isany także, dużo właśnie tych z Isany teraz mam rzeczy i to jest taki, jakiś taki tam perłowy ekstrakt, ekstrakt z perły, tak, z ekstraktem z pereł. I ja miałam kiedyś taki inny z Isany, mleczny, coś taki w niebieskim opakowaniu i powiem Wam, że ten mleczny był rzadki, ten zapach był przyjemny, ale to no taki niekoniecznie dla mnie i bardzo szybko się zużył. Znowu ten miałam ponad miesiąc i zupełnie inna formuła, dużo gęstsza, dużo mniej potrzebowałam nałożyć na gąbkę, żeby umyć całe ciało nim, więc naprawdę super, zapach bardzo przyjemny. Dosyć długo się utrzymywał, może nie super, ale naprawdę dosyć długo i powiem Wam, że jeżeli macie tam właśnie ochotę kupić te z Isany, żele pod prysznic, one są niedrogie, kosztują chyba 5 zł, to właśnie ten jest naprawdę bardzo fajny. Ja używałam tylko te dwa, ale ten mleczny był beznadziejny, ten jest naprawdę super. Kolejnym produktem jest to
tonik antybakteryjny z jaj. To jest do cery zanieczyszczonej, skłonnej do wyprysków. I powiem Wam tak, że zapach ma przyjemny. Ja przecierałam nim całą twarz, również oczy, nie podrażniał mnie. Do tego, czy coś robił z tą skórą trądzikową, to jest napisane, że łagodnie oczyszcza. Tak, łagodnie oczyszcza rzeczywiście. Zamyka rozszerzone pory, to raczej nie, nic takiego nie zauważyłam. Intensywnie nawilżał na skórę, tak, fajnie właśnie nawilżał, nie przesuszał tej skóry, nie ściągał jej, ani nic temu właśnie podobne. No i to było na tyle. Naprawdę bardzo fajnie, nie podrażniał mnie. Widziałam, że właśnie oczyszczał tą skórę z jakiejś tam pozostałości po makijażu, więc jak najbardziej fajne, 7 zł chyba kosztował. Fajny produkt, ale nie wiem czy do niego wrócę, ponieważ jakoś tak nie wywarł na mnie aż takiego bardzo, bardzo dobrego wrażenia, aczkolwiek nic złego mi nie robił. Kolejnym produktem jest to szampon, także z Altery. Ostatnio właśnie zużyłam, ojej, tutaj mam w ogóle brudny, bo od maseczki wrzucałam jeszcze tej reklamówki i mi się ubrudził. I jest to tak samo, tak jak właśnie jak tamten, bez silikonu. I ten jest z ekstraktem z kwiatów akacji. Mój ulubiony zapach, naprawdę super, super. Utrzymuje się ten właśnie, bardzo, bardzo długo się utrzymuje. W tamtym, co Wam pokazywałam wcześniej, czuć bardzo gruszkę. I także to jest mój ulubiony zapach, ponieważ strasznie lubię gruszki, ale ten jest naprawdę zdecydowanie moim zdaniem lepszym zapachem. A co do tego, jak się sprawuje, to naprawdę identycznie jak tamten, jest tak samo świetny. Zresztą te wszystkie produkty z Altery, moim zdaniem to jest po prostu cudowny wynalazek, tylko że są strasznie drogie, jak na taką małą pojemność. Kolejną rzeczą, jaką mam, jeżeli ktoś oglądał mój filmik z kosmetykami India Cosmetics, to na pewno wie, jest to maska do włosów z olejem z konopi. Ja Wam dam link, jeżeli nie oglądałyście. I ta maska, powiem Wam tak, że może mi się wydaje, o niej mówiłam, nie będę dużo mówić, mi się wydaje, że ona lepiej sprawdza się na włosach farbowanych. U mojej mamy na przykład na włosach robiła po prostu cudo. Moja mama miała włosy miękkie, nie miała takich sianowatych jak do tej pory zazwyczaj, bo to po tym farbowaniu to takie włosy zazwyczaj, znaczy może nie zawsze, ale no moja mama ma taką skłonność do takiego, że te włosy troszeczkę robią się jak siano, nie wiem czy ja tak mogę to nazwać. Na przykład na moich włosach nie robiła ona zbyt wiele i naprawdę jakoś się nie sprawdziła, ale znowu mówię, na włosach farbowanych sprawdza się świetnie, te włosy były miękkie, takie nie puszyły się, te siano nie było takie już... To nie było takie siano u mojej mamy na włosach, tylko te włosy były takie coś podobnego do moich, więc naprawdę ja się bardzo zdziwiłam i dlatego tak z chęcią chciałam ją używać, ale na moich włosach znowu nie zrobiła nic specjalnego. I kolejną rzeczą, i to tak już naprawdę ostatnią, no tych produktów jednak nie jest tak dużo, przed maseczkami, jest to świeca z Glade by Bees i to jest zapach Only Love i powiem Wam tak, że ja nie miałam nigdy Yankee Candle i ja Wam mówiłam w holu zakupowałam, kiedy ją kupowałam, że ten zapach jest naprawdę świetny, jest tak intensywny, pachnie w całym domu, ja zużywałam ją chyba 2 miesiące i jeszcze pod koniec ona się paliła i cały czas nie przestawała. Ja kurczę, kiedy ją skończę? I powiem Wam, że ja jestem... No po prostu jestem zdziwiona, ja nie miałam właśnie, tak jak mówię, Yankee Candle i nie mogłam jej porównać, aczkolwiek jeżeli ktoś mi mówił, że Yankee Candle jest super, super, pachnie w całym domu tak długo, to ja mówię, no ta jest tak rewelacyjna, że no nie wiem, jak może być Yankee Candle jeszcze lepsza. I ona kosztowała 11 zł i wczoraj albo dziś, jeżeli znacie taką youtuberkę Baby Jane Hudson, ona właśnie napisała, że dała zdjęcie tej świeczki i że to ona jest zdecydowanie, może nie lepsza, ale tak dobra jak Yankee Candle. Więc ja naprawdę jestem bardzo zdziwiona, że taka świeczka za 11 zł może dorównać tak drogim świeczkom, jakim są Yankee Candle. No, ale tak właśnie jest, więc jeżeli szukacie bardzo fajnej świeczki do domu, długotrwałej, intensywnej, to jak najbardziej polecam Wam Glade by Bees. Teraz przejdziemy sobie do maseczek, które zostały mi do pokazania. I może zacznę od maski kojącej z glinką różową.
To jest ze skóry wrażliwej. Ja ją kupiłam dlatego, że czasami ta skóra moja jest podrażniona przez różnego tam rodzaju właśnie wyciskanie tych pryszczy, rozdrapywanie. Wiecie jak to jest, jeżeli takie rzeczy także robicie, nie polecam. I ja chciałam kupić tą maskę kojącą, żeby po prostu tą buzię troszeczkę uspokoić. Szczerze mówiąc, chyba nie wywarła na mnie takiego jakiegoś strasznie dobrego wrażenia, ponieważ nie pamiętam zbytnio, jak ona się sprawdziła. Wiem, że każda z tych masek z ziai dosyć fajnie się u mnie sprawdza, bo ta buzia jest delikatna, taka, no wiecie, no taka zrelaksowana. I tak właśnie także było po niej, że ta buzia była taka delikatna, przyjemna w dotyku i tak naprawdę nic takiego chyba po niej nie zauważyłam, bo naprawdę pamiętałabym, jeżeli wywarłaby na mnie jakieś takie ogromne wrażenie. Ceny tych maseczek to około złoty 20. Kolejna rzecz, będę tutaj gasłać chyba. Kolejna rzecz to jest skoncentrowany krem oliwkowy. To są takie próbki, które dostaję, a czy te maski akurat nie, ale to jest akurat ten krem. I to jest skoncentrowany krem oliwkowy. Bardzo fajny zapach, bardzo fajnie, delikatnie nawilża. Na nos czasami sobie właśnie lubię zafundować takie nawilżenie buzi, żeby sobie ta, na dzień ta skóra była taka już bardzo nawilżona, wręcz przetłuszczona, ale dużo lepiej naprawdę potem ona jak gdyby funkcjonuje. I ten krem fajnie się sprawdził i myślę, że jeżeli skończę ten, który mam teraz na noc, to właśnie sobie kupię ten właśnie. I kolejną rzeczą, którą mam i która wywarła na mnie naprawdę duże wrażenie, takie pozytywne, jest to maska regenerująca z glinką brązową do każdego rodzaju skóry. I ona to jest napisane, że przyspiesza regenerację skóry. Ja tego nie zauważyłam, używałam jej dwa razy, ale jeżeli chcecie się zrelaksować, tak odpocząć, wiecie, to ta maska nie dość, że pięknie pachnie czekoladą, bardzo przyjemna jest po niej buzia, ale wtedy, kiedy mamy tą maseczkę na buzi i to wszystko tak pachnie tą czekoladą, ona tworzy taką aurę i naprawdę można się tak przy niej mega zrelaksować, że ja po prostu na pewno do niej wrócę i na pewno sobie kupię, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i ta buzia jest po niej super gładka. No naprawdę czego chcieć więcej od maseczki? No jeżeli chcecie zrelaksować, to polecam jak najbardziej tą maseczkę z glinką brązową. Kolejną maseczkę mam, jest to maska nawilżająca z glinką zieloną do skóry suchej i normalnej. Tak jak mówię, ja tą buzię lubię nawilżać. Pamiętajcie, że każdą cerę trzeba nawilżać, zarówno wiadomo, że suchą, bo to jest logiczne, ale także mieszaną i tłustą, każdą, więc ja czasami sobie właśnie funduję maskę nawilżającą z glinką zieloną. Dosyć fajnie mi oczyściła, jak to glinka, tak naprawdę... Nie wiem, no ja używam te właśnie glinki z ziai i jak najbardziej je polecam Wam, jeżeli szukacie właśnie fajnej, nawilżająco oczyszczającej maseczki. Kolejnym tutaj produktem jest to krem na dzień i na noc do skóry bardzo suchej i suchej i to jest z olejkiem arganowym. To jest próbka dosyć duża, wystarcza mi czasami nawet na 3 razy. I powiem Wam, że naprawdę, kiedy miałam takie mocne problemy z przesuszaniem się buzi, to ten krem właśnie bardzo, bardzo, bardzo mi pomógł, super nawilża. Jeżeli macie bardzo suchą buzię, to jak najbardziej Wam polecam, a nawet jeżeli macie takie właśnie czasowe problemy z przesuszaniem się buzi, to jak najbardziej ten krem jest naprawdę prześwietny. Ja bardzo, bardzo go lubię i czasami do niego wracam, jak dostanę próbki, bo raczej, żeby kupować go w pełnowymiarowym produkcie, to raczej nie, bo na co dzień nie mam takich problemów. I ostatnią rzeczą, która także mnie zachwyciła, jest to maska oczyszczająca, to jest oliwkowa maska kolinowa z cynkiem. Naprawdę to, co zrobiła z moją buzią, w ogóle za pierwszym razem, to ja byłam pod wrażeniem, ponieważ ja mam jakieś tam pozostałości, pozostałe tam blizny, które ciągle mi się robią, bo ciągle jakieś tam wypryski mi się robią i ta skóra nie goi się już u mnie jak u takiej skóry, która nie ma wyprysków i bardzo długo mi to wszystko schodzi. No i powiem Wam, że ja ją nałożyłam i nie dość, że te blizny były takie wybielone,
ta buzia była taka w takim jednolitym kolorze, gdzieś te wypryski były takie jakieś mniej zaognione. To po prostu rewelacja. Kupiłam sobie 4 maseczki, już je zużyłam, niestety nie mam, ale muszę je wybrać właśnie po kolejną. Naprawdę super, super. Nawet te pory były takie mniejsze, jakieś takie bardziej, no nie wiem, zamknięte, ale trochę produktów było. Mam nadzieję, że się nie zanudziłyście. Jeżeli używałyście którejś z tych produktów, to dajcie znać, co o nim myślicie i jak się u Was sprawdzał. Ja życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!